Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiejsze golenie to będzie taki eksperyment. Trochę z beką golenie. Będę używał produktów, niektóre, które pierwszy raz będę używał. Będę się bawił największą brzytwą, jaką mam, czyli kotkiem w czerwonych okładkach, które zrobił pan Gienek z forum brzytwa.org. Najmniejszym pędzlem, jaki mam, czyli takim małym liliputkiem. I mydełko Arco, które będę pierwszy raz używał. Także zobaczymy w sztyfcie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jestem ciekaw, jak się ten mały pędzel będzie sprawował. No właśnie, może da radę. Dobra, trochę zbliżę twarz. Zarost około dwudniowy. Widzicie, zapuszczam na November takiego wąsa. Zobaczymy, jak długo mi to, że tak powiem, jak długo wytrzymam. Standardowo zacznę, że tak powiem, jak to ze sztyftami. Wetrę go w zarost. Mam nadzieję, że dobrze wam minął tydzień. Pogoda jest bardzo fajna. Rzeźko. Mi się podoba. Lubię takie rzeźkie powietrze. No dobra. Bombeczka jest przygotowana. No zobaczymy co ten maluszek robi. Żeby wam porównać, jaki on jest mały, czekajcie, wezmę pędzel. O, Isan. Pędzel, który wszyscy znają. Z Rossmana Isana, a to jest dla porównania ten maluszek, także zobaczymy. Czy będzie to mały, ale wariat. Jeśli chodzi o zapach mydełka, no taki, znaczy inaczej, powiem wam tak, ja lubię chemiczne zapachy. Po prostu kojarzą mi się z czystością, które właśnie pachną mydełka tak chemicznie, że kojarzą mi się z proszkiem do prania, do płukania, z czystością, taki fajny. Nienachalny ten zapach nie jest. Nie jest też jakiś taki bardzo intensywny, żeby po nozdrzach mocno dawała. Także jest fajnie. No powiem wam, że zobaczymy, jak właściwości jest, ne? Ale myślę, że się tym mydełkiem na dłuższą metę zaprzyjaźnimy. Piana wychodzi fajna, tłusta. Bez jakichś tam bąbelków. Także póki co mi się bardzo podoba. Zresztą wycięcie sami. Jakbym wyciągnął jakąś śmietanę z kubka i sobie nałożył. No pewnie ten mały pędzel na razie daje ranę. Mimo że tych włosów za dużo nie ma, to jeszcze je gubi. No, może dzisiejsze golenie przetrzyma. Zobaczymy. Teścik. Dobra. Także zobaczymy. To co? Duża brzytwa. Także będzie wesoło. No właściwości jest, no bardzo fajne. Zobaczcie. Elegancko. Się brzytwa fajnie ślizga.
Historia tego pędzla jest taka, że go kiedyś kupiłem, będąc u babci w odwiedzinach. I zauważyłem w sklepie pędzelek i oczywiście co, musiałem go kupić, a że kosztował aż 3 zł, to się za dużo nie zastanawiałem. Dopiero jak go z pudła wyciągnąłem, to zobaczyłem, jaki on jest wielkości. Mówię, no dobra. Zobaczymy, co on potrafi. Teraz, żeby nie zgolić tych wąsów, co już zapuściłem. Parę dni, ale zawsze jest, nie? Akcja November w toku. Myślę, że ten pędzel nie zgromadził w sobie za dużo piany na drugie przejście. Także trzeba będzie chyba sztyftem pojeździć trochę po twarzy. Dobra, pierwsze przejście zrobione. Mydełko fajnie dało radę. Poślizg był dobry. Naprawdę oceniam to mydełko bardzo fajnie. No i też na plus jest to, że jest dostępne stacjonarnie. Także można dostać w Polsce w drogeriach. No, najpierw zobaczymy, ile tego mydełka się nagromadziła. A nie, może. Czy zobaczcie. Starczy na drugie przejście. Co nie zauważyłem, żeby mi skóra szczypała, także żadnych alergicznych objawów nie mam. Także jest sympatycznie, naprawdę, kurczę. Jestem zszokowany. No tanie, no po prostu to jest tanie mydło. Taki sztyft kosztuje 6,50 stacjonarnie. Podejrzewam, że starcza na
miesiące, dwa golenia, półtorej codziennie, także warto. Chcę oczywiście spróbować po taniości, czy mydło będzie odpowiadało, nie? Bo to mówię, można kupić i droższe za 150 zł, tak? Mydło i też będzie fajnie. Także. Tak myślę, że trzeciego przejścia nie będę robił. Od razu płynie. Płynę pod włos. Śmieję, bo jak patrzę na gąbkę, gdzie wycieram brzytwę, to jest trochę tych włosów z tego pędzla wypadło. Mimo, że tam za dużo ich nie ma, nie? Pojedziemy teraz w drugą stronę tutaj. No, na wykończeniu. Ale zobaczcie, mały i dał radę. Brawo, mały pędzel. Jest filtr taki śliski. Super. Bardzo udane golonko. Myślę, że śmiało mogę polecić ten sztyt Arc. No dobra. Golenie skończone. Bez strat w ludziach, bez krwi, za pomocą mydła Arco w sztyfcie pędzla Liputa i dużej brzytwy
będzie dopełnieniem, tylko będzie Old Spice Original. No. To co? Dzięki, że oglądaliście film. Życzę Wam udanej niedzieli, udanego poniedziałku w pracy. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.